Cześć! Pamiętacie, jak w poprzednim materiale pokazałem Wam kartę Alpha Network model AWS36ACS? Co niektórzy z Was, także jak ja, mogą się domyśleć, że to S na końcu oznacza słówko slim, czyli małe, szczupłe, dopasowane, fitujące. Taka jest ta karta, nie ma tu tutaj zaprzeczać. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać bardziej dokokrzonego, starszego albo młodszego brata tego modelu, czyli mam na myśli kartę Alpha Network AWS36ACM. Jakbyśmy mieli interpretować tak samo jak w tamtej karcie tą końcówkę, to moglibyśmy tutaj śmiało powiedzieć, że M oznacza monstrum, ale jak dla mnie bardziej by tu pasowała końcówka B, bydle. Dobrze, moi drodzy, ja się nazywam Przemysław Szmaj i serdecznie zapraszam Was do tego filmu o tej superkarcie. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam przybliżyć temat tego monstrum, czyli modelu AWS-036ACM, który jakby nie patrzeć wygląda jak przekozacki wielki statek kosmiczny. Na chwilę obecną jest to osobiście moja ulubiona karta, chociażby na przykład z dwóch powodów. Pierwszy z nich jest taki, że no, ta karta jest plug and play, czyli wystarczy ją podłączyć do kompa i stereo już działa. Nie wymaga ona tutaj żadnych instalacji sterowników, aby poprawnie działała w zwykłym trybie czy w trybie monitora. No, a drugi powód jest taki, że obsługuje ona stereo spory zasięg, o czym zaraz się przekonamy. No dobrze, w pierwszej kolejności zweryfikujmy, czy nasz Kali widzi tą alfę. Otwórzmy zatem terminal, wydajmy polecenie LSUSB. OK, Kali widzi. Już pierwszą różnicę, jaką możemy dostrzec pomiędzy tym modelem a modelem AWS-036ACS, to taka, że w tamtej karcie był chipset Realteka, a tu mamy na pokładzie Mediateka. To jest dobra zmiana. Dobrze, skoro Kali widzi, to oczywiście pamiętamy, aby dodać filtr z naszą kartą. W tym celu utwórzmy zakładkę urządzenia, USB, ustawienia USB i w tym miejscu oczywiście musimy dodać ten filtr z tą kartą. Dobrze. To możemy sobie zamknąć, wyczyścimy sobie ekran. No dobrze, jak już mamy kartę podłączoną, Kali widzi naszą kartę, naszą alfę, to teraz wystarczy podnieść interfejs w LAN 0, czyli wprowadźmy sobie polecenie sudo ifconfig LAN 0 app, potwierdzimy hasłem i w sumie tyle. Zero instalowania sterowników czy innego pobrania się, tak jak mówiłem, kartę z plug and play. OK, sprawdźmy, czy jest podniesiona i w config. Voila, widzimy, że jest. Czyśćmy sobie ekran. Sytuacja ma się identycznie, jeżeli chodzi o tryb monitora. Wprowadźmy polecenie sudo Ironmon Engine w LAN 0. Aby oczywiście tutaj przestawić kartę w tryb monitora, musimy dać Enter. OK, widzimy, że pojawił nam się interfejs w LAN 0 mont. Sprawdźmy, czy są dostępne. Dajmy ifconfig. OK, widzimy, że jest w LAN 0 mont. Czasem w niektórych kartach pojawia się samo w LAN 0, ale w tej karcie mamy w LAN 0 mont. Oczywiście zweryfikujmy, czy karta jest w trybie monitora. Piszmy ifconfig LAN 0 mont. Widzimy, jest monitor. Super. Wyczyśćmy sobie ekran. No dobra, wspomniałem wcześniej, że nasza alfa ma spory zasięg. No nic dziwnego, skoro ma takie dwie wielkie anteny, to musi łapać wszystko, co się rusza i nie rusza koło nas. To teraz przydałoby się nie być gołosłownym i Wam to pokazać. Także wydajmy sobie polecenie sudo aerodump engine w LAN 0 mon. No, jak widzimy, zaledwie po upływie dosłownie kilkunastu sekund nasz ekran zapełnił się masą dostępnych sieci tutaj w tej mojej okolicy. Są to sieci zarówno działające na 2,4 GHz oraz 5 GHz, więc już wiemy, że karta także obsługuje ten standard. A pragnę tylko dodać, że karta w tej chwili znajduje się na dole mojego biurka przy ścianie. A teraz jakby tak pomyśleć, a co jeśli by na przykład znajdowała się ta karta na dachu?
myślę, że spokojnie znajdowałaby jeszcze więcej sieci. Według mnie sam fakt, że karta potrafi w tak krótkim czasie złapać tyle sieci, to ma w sobie naprawdę spory potencjał na fajne ataki sieciowe z jej wykorzystaniem. Ale to pokazuje tylko oczywiście Wam jako ciekawostkę, co ta karta potrafi i to w sumie już ją wyróżnia wśród rówieśników. Teraz wykorzystamy naszą alfę i wykonamy atak na moją sieć Wi-Fi. Przy pomocy narzędzia Wi-Fi T będziemy chcieli załamać hasło do mojej sieci. Oczywiście taki atak można też przeprowadzić manualnie. Nie ma takiego problemu, czyli wykonać cały proces ręcznie. To także pokazuję w moich kursach. Aczkolwiek, jeśli mamy możliwość coś automatyzować, wykonać automatycznie i w tym momencie na przykład wypić kawkę, to czemu by nie? Dobrze, w dużym uproszczeniu atak będzie polegał na przechwyceniu czteroetapowego handshake'a, w którym zaszyfrowane jest hasło do mojej sieci Wi-Fi. Handshake przechwycimy poprzez wyrzucenie jakiegoś użytkownika z sieci, czyli prawdopodobnie mnie, i poczekamy, aż ponownie rozpocznie się procedura czteroetapowego handshake'a. Dobrze, a co dalej? Hasło rozszyfrujemy przy pomocy specjalnego słownika haseł, który stworzyłem specjalnie na tą okazję. Oczywiście bazowałem tutaj na polskich słowach. Zatem w pierwszej kolejności uruchomię Wiresharka, aby móc zobaczyć, czy autentycznie udało nam się przechwycić handshake'a. Także wprowadźmy powiedzmy sudo Wireshark, potwierdźmy hasłem, wybierzmy oczywiście interfejs LAN 0 MON i ustawmy filtr Apple. OK, niech on sobie tutaj w tle nasłuchuje. Dobra, teraz otwórzmy sobie nowe okno i wprowadźmy polecenie sudo Wi-Fi T. Minus minus kill, aby zabić wszystkie tam problemy, konflikty. Minus minus dict. I ścieżka do tego słownika. Home kali desktop słownik haseł.txt. Dajmy enter. Potwierdzimy hasłem. OK, widzimy, że jest dostępna sieć męskie genitalia i to jest sieć, którą będziemy chcieli zaatakować. I oczywiście jest to moja sieć. Przypominam, że nie wolno atakować cudzych sieci bez zgody właściciela. Zatem wybierzmy opcję numer 1. Ten atak możemy sobie skipnąć i kontynuujmy. I czekajmy na przechwycenie handshake'a. OK, widzimy, że część handshake'a udało nam się przechwycić. Jest dwóch klientów, są aktualnie wyrzucani. I widzimy, że handshake udało się przechwycić. I teraz nastąpi, w zasadzie już nastąpi, bo nawet nie zdążyłem dopowiedzieć, proces odszyfrowania hasła do Wi-Fi, bo oczywiście już udało się to hasło złamać. Także jak widzimy, moi drodzy, przy pomocy naszej alfy narzędzie Wi-Fi T bez trudu rozpracowało hasło do mojej tutaj tej testowej sieci. Oczywiście taki atak nie zawsze powiedzie się sukcesem. Musimy o tym pamiętać. Wszystko zależy tutaj od tego, czy nasze hasło jest silne oraz oczywiście, czy dysponujemy potężnym słownikiem haseł. Jeśli ktoś z Was szuka kozackiej karty sieciowej, która przyprawia o problem z miejscem w spodniach, to serio, z czystym sercem mogę Wam polecić tą kartę. Jest ona oczywiście dostępna na sapsan-sklep.pl i oczywiście z kodem rabatowym SZMAJ i moje nazwisko, kupicie ją taniej. Shut up and take my money! Właśnie dobiegliśmy do końca tego materiału. Cieszę się, że dotrwałeś do końca, drogi widzu. To, co mieliśmy okazję zobaczyć, to naprawdę tylko i wyłącznie ułamek możliwości tej fajnej alfy. Na koniec bardzo Cię proszę, abyś zostawiła lajka, komentarz, oczywiście w komentarzu, jaki sprzęt chciałabyś zobaczyć w moim wykonaniu, czy tam powiedzmy moim okiem, oraz suba na tym kanale i oczywiście na moim kanale na YouTube. To motywuje. A ja Wam serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Cześć.